Ja mam w fokusie bardzo grubą, tą tylnią plastikową część. A jakbyś się pytał, są tylko dwa uchwyty. Na tym jest koniec. Cała tak to jest taka jedna wielka połać plastiku. W mojej opinii spokojnie można byłoby tam wcisnąć jakiś schowek taki, chociaż na zasadzie włożyć właśnie coś na zamykane na dźwiczki. O, miejsce na trójkąt chociaż zrobić, tak? Bo przez to ja mam zastawiony schowek po prawo. To otwarcie karty, tak. Bo lewy schowek to jest w ogóle też właśnie zastanawiające, nie? Po co robić schowek? Czy nie wiem realnie, czy to są schowki, czy nie. Czy punkty dostępu. Skoro ja w lewym schowku, gdzieś tak jednej trzeciej jego powierzchni mam bezpieczniki. Kurwa, co to? To jest za schowek. Właśnie się zastanawiam. Czy to jest schowek, czy to jest po prostu taka przestrzeń techniczna? Bo ten po prawo to jest. Kurwa, tak. Schowek czy coś otwierasz, a tam kurwa tylko akumulator. A to jest dobre. W BMW zwłaszcza. Jak to było u Quickstera, otwiera bagażnik, bo spadła mi klema. Naprawdę nie mamy jakoś takich czołowych liderów samochodów, ci powiem, w segmentach. No, moim opinii mamy auto poprawne, na pewno wiem jedno. No Focusy się zarąbiście prowadzą. Jednak biorę wahaczowość, pominę co to będzie po zimie. Przyjdzie wymieniać. No i będziesz płakał. Oj, będziesz płakał, a będziesz buił. Popatrzyłem. Komplet. Wahaczy. I Focusa. Ej, 1200. Derka. Nie marcie, do twojego pewnie i podobnie. Też wielo wahacza masz. No ale wiesz, przez to realnie możesz powiedzieć, no w... Nie ma problemu ze sterownicą.